Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jak widzicie, dzisiaj niespodziewana akcja. Nikt się tego nie spodziewał. Dzisiaj kopię sobie pasternak. Tak, dokładnie. Przecież kupiłem nowe pole z pasternakiem, no to ogólnie miałem devulfem przecież kopać. Tutaj te pole miałem devulfem kopać. Tym oryginalnym. Ale stwierdziłem, że to będzie długa robota. Więc znalazłem sobie w necie takiego Grim Rexora. To jest oryginalny do buraków, tylko jest dodany. On jest dodany. Tutaj pasternek, burak czerwony, no i marchew oczywiście, tak? Jest dodana do kopania i tyle. Bardzo fajny modzik. Polecam. Na pewno idzie dużo szybciej niż tym Devulfem. To prawda, też cztery rządki kopię, no ale wiecie co chodzi. Ten cztery rządki kopię, ale ma 45 tysięcy litrów zbiornik. Oczywiście nie pisze, że to jest pasternak, ale ja wam mówię, że to jest pasternak. Nawet widać. No bo wywaliłem tego moda, co mi pokazywało, co to pisało. Ogólnie wszystkie mody praktycznie wywaliłem, te co miałem na starcie na osadzie. Te małe mody, wszystkie budynki, wszystkie podwalałem. Te co mogły bugować, wywaliłem. No i jak mi się działa. Nie wiem, który dokładnie mod mi to zbugował. Tą grę, ale kiedyś jak będę potrzebował, to dojdę do tego. Co ja zablokowałem przez obieg? Nie, X9. Tutaj będę kopał sobie naokoło, to na razie, dopóki nie skończy mi się przejazdy. No, kupiłem sobie pole z pasternakiem, no to trzeba wykopać, tak? Od razu na sprzedaż będzie szedł. Nie mam jakichś większych planów, żeby to przerabiać. A poza tym bym musiał fabrykę stawiać, żeby to przerobić, to ja iść mam. Szkoda czasu. Równie dobrze mogłem tego pasternaka przeorać, ale stwierdziłem, że wykopię sobie, będzie to nie fajny, ciekawy odcinek, fajna akcja. Więc dobra, kop mi ten... Aha. Czyli ty nie weź kopu tego. A czemu? Okej. Tutaj Jander sobie przyzwonił. Oczywiście Jander dalej kosi sobie sorgo od poprzedniego odcinka. Tak, bo w poprzednim odcinku było koszenie? Bo tak. Znaczy, no nie sorga, ale w poprzednim odcinku było koszenie. Było koszenie rzepaku chyba, tego co pamiętam. Koszenie rzepaku i powiększanie pola, tak mi się wydaje. Albo wapno i powiększanie pola, to chyba ten odcinek to był. Nie, bo 69 już nie ma, a teraz był 70, to jest 71 chyba, tak? Nie, nie wiem. Niby to ja to nagrywam, ale wie to. Jak to, co ja to... No to za różnica, czy to 71, czy 72. Ważne, że jest robota robiona, tak? No i pasternak będzie pozbierany w końcu. O właśnie, bo ten pasternak zasrany trzeba orać, czy nie? No tego... A, dobra. No to dobra, już wiem. No tego nie sprawdziłem, ale już wiem. Oczywiście tutaj sobie sieje Big Boot, bo przez przypadek jak usuwałem mody, to przez przypadek sobie siewnik wywaliłem. Moje dwa małe siewniki wywaliłem. Znaczy małe, no to dwie piętnastki moje wywaliłem z modów. Znaczy z modów. Oznaczyłem po prostu. No nie wiem, dzisiaj się dopiero dowiedziałem, że siewniki znikły. Jak wbiłem na serwer. Bo wczoraj to ogarniałem, to jakoś tak nie zwróciłem na to uwagi zbytnio. Wczoraj też długo nie siedziałem na kompie, tylko z godzinę. Chyba godzinę. Nie wiem, to trochę niż godzina. Nie wiem, bo ogarnąłem sobie tego save'a, pogadałem chwilę sobie, no i wrzuciłem odcinek, no. Ja wbiłem na kompo o 19 chyba? A o 21 szedłem, no to 2 godziny. Byłem na kompie. Oczywiście to sobie odcinek na piątek, a jest czwartek, więc jest dobrze. Dzisiaj może jeszcze sobie ogarnę... Jak będzie mnie stać? Czasowo. No to jeszcze może sobie ogarnę dzisiaj...
Wielboże, nagram. Albo jakiś głosowy odcinek najlepiej. No. Tylko jakie? Najlepiej Ellen Grant by się przydało nagrać. Jako kolejny, tak? I to jest na piątek, czyli na jutro. A jest czwartek. Więc nie będę musiał poogarnąć sobie te odcinki. A tutaj kopanie Pasternaka tak sobie wygląda, więc... Fajnie to idzie. Tylko dziwnie może to wygląda tą maszyną, no ale... Ale tym Devolvem to jeszcze gorzej by było. No bo on nie ma zbiornika i trzeba by było cały czas koło niego jeździć i przestawiać go. Żeby to jakoś ładnie, realnie wyglądało. No a tak to... Nie wiem, że to nie jest realny sposób, co teraz kopię, no ale... Na pewno ten sposób mi się bardziej widzi niż... Niż kopanie tego tym Devolvem. I jeżdżenie... I co pasek zmienianie mi pracownika, wyłączanie. To już wolę... Taki sposób. No nie, no zaraz ten tryb nie zmienię. Albo pracownik jeździł, ten debili. Znaczy no nie jeździł, tylko bym przestawił od razu tryb. I jeden rządek Pasternaka chyba u góry zostanie. Z tego jak dobrze pamiętam, bo było 5. Teraz nie wiem, czy tą dłuższą pole kopać, to dłuższe chyba będę kopał. A to mniejsze to sobie zostawię po odcinku najwyżej do wykopania. Też nie chcę z tego Pasternaka jakiś długi odcinek robić. Jeszcze tak z 20-25 minut maksymalnie. Bo też nie chcę przesadzać, a nic innego nie mam zaplanowane na ten odcinek. Bo 16 minut będzie jeszcze jeździł Bigwood z silnikiem. I potem muszę wały puścić. I tyle, tak? Bo tu i tu będzie rzepak. Więc zanim Jundir skosie, to też trochę zejdzie. Jundir pisze, że niby jeszcze godzinę będzie jeździł, więc no. Więc zanim on to skosi, to łopa. No i o ten tryb mi chodziło. Dojdź, bo ten... Ej, o to mi chodziło, bo ten szczytny tryb jest... Proszę Państwa, najlepszy. Tutaj sobie wjadę, no bo już tak GPS mi wyszedł, to... Tyk, tyk. 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 No i dobra, chyba w sumie to tyle. Z tej kopalni. Teraz niech sobie pieniążki zarabiają i tyle. Dobra, ja wychodzę z tej kopalni. No to już nic po mnie. Teraz ta. 10 AI potrzebuje. Okej. Co nie, to teraz przejadę tym jednym rządkiem, co zostało ciebie. Do końca i będę się sypał. Potem to jakoś ładnie będę kopał dalej. Od drugiej strony. Może jakoś ładnie się porościną. Zobaczę, bo to pewnie 6 godzin tylko mi doda, tak? Ta. ...86% już jest tego Pasternaku. No a dalej do góry i będę się sypał, no bo... ...co dłużej tutaj kopać. 4 rządki są wykopane, więc... Mało efektywne. 800? 800 gramów. Okay.
Dobra, kierownik. Przypisz. Cyk. Dobra, otwórz rurę i zaraz podjeżdżam sobie New Holander. Tutaj do góry przystawka i o. New Holandzik jest tutaj. No oczywiście zapis, no bo jak zwykle, nie? Tego potrzebuję. No i dobra. A tu nie dosiał? Dosiał, dobra. Ja chciałem New Holanda wziąć. Uda mi się zakopać, no to jest przecież. Już mam 45 ton nakopanym, dobra, 42. A tu wchodzi 61 chyba. Więc na spokojnie. I za taką przyczepę 7,5 tysiąca chyba. Nie pamiętam, bo ten pasternak nie jest zbyt drogi, ale wiadomo, nie? Zawsze tam jakieś drobne pieniążki sobie zarobię. Na wynajem tej maszyny. I w sumie nie tylko na wynajem, coś tam zarobię. Do przodu będę z tego pasternaka, wiadomo, nie? Ale powiedzieć, że za darmo, tak? 19 ton potrzebuję jeszcze ukopać, żeby mieć pełen zestaw. Kto wie, czy ja tylko tego jednego zestawu dzisiaj nie wykopię, no bo jest 12 minut to już. No tak sobie myślałem, że się nie złamie. I teraz było. Poszli szybkie i wściekle. Dobra, tutaj na maksa. Tutaj na maksa. Tutaj też pewnie na maksa. No, minus 40 minut. I dawaj, dawaj, kop, 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 kop. Te... Chciałem powiedzieć buraki, ale to nie są buraki, to są pasternaki. To nie jest bur. Doślecie tego pasternaka z tego celu. No, 4 tony już ukopane, tak? Nie ma lipy. Jander jest pusty akurat, więc... Prawdopodobnie jeszcze trochę i będzie pełny... klas, no. Wiem, że przystawki nie podniosłem, no ale... Dobra, tutaj gdzieś sobie wiadę i... Tak sobie liczyłem, pewnie myślałem, że pewnie ten rządek będzie chciał wziąć ten polewek. No jednak nie wjechałem w niego. O, widzisz. Au, au. Dobra. Trzy godziny, co? Będę czekać 3 godziny, to mało. Tutaj, tutaj, tutaj. Cyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Te dwa rządki zostały. No tak wyszło akurat. Tyk. No i dawaj no. No już mam 19 ton, więc już mam pełen zestaw. Przejadę tam... Albo te dwa rządki tu od prawej przekopię. Znaczy od lewej w sumie teraz. Przekopię je i wysypię się. Piszę, że niby dwa dni będzie się tam wszystko dosyłać. Może tyle wyjaśnić sobie.
Poziom prestiżu 3. Muszę więcej tą gierkę grać, no bo ona jest świetna. A ja w nią tak mało gram. Ja obrócę tymi dwoma rządkami i tyle. Na resztę to chyba sobie jakoś po cichu wykopię. No i dobra, pyk. 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 Cyk. Cyk. Ale fajnie jakbym jeszcze kopał te rządki, nie? A nie zjeżdżał na bok, to też by było dobrze. Tutaj. Tutaj. Tutaj jeszcze nie ulepszyłem, tu jeszcze nie ulepszyłem. No i tak to wygląda, nie? Tak sobie to idzie ta robotka. Ostatnia kładnie się zbiera. 16 minut, no kurde mało, nie? Mało tego kopania. Jeszcze sobie wykopię jeden zestaw, bo to dość szybko idzie. Wtedy jak wykopię sobie, no to na pewno będzie mógł sobie powoli wał wjeżdżać. Bo właśnie jak to wygląda z siebie? Tak to wygląda z siebie. No to jeszcze ten przejazd tych Big Bus zrobię i wały mogę puszczać. Oczywiście sobie wygniatanie roślin wyłączyłem specjalnie na ten odcinek. Żeby wiadomo tam. Czasem jakby jak coś nie złapało headerem, to żeby przez przypadek sobie kołem tego nie zniszczyć. Ale 7 tych kopalni mam już na maksa zrobionych, więc tylko się cieszyć. W sensie to nie wiem, czy lepiej czy po tym krótszym kopać, czy po tym dłuższym. Obojętnie co. No tak to musi być wykopane i tak. No tutaj jeszcze ten przejazd, bo tak miało być mniej więcej. Wiem, że jakieś dziwnie sobie ten pasterek rozkopałem, no ale... Ale wyrąbane to. Najważniejsze jest to, że jest skoszone, tak? Ein, on w Ein wozie, a on AO. No, jeszcze mogę tutaj dużo ulepszyć. Ciekawe, czy mi to ulepszy o 6 godzin, czy ulepszy mi to jedną, czy ja nie tą opcję kliknę. Zaraz zobaczę. Nie, no ale ten posterunek dość leci do tego zbiornika, z tego co widać, więc... Trochę tej klasy da, nie? Ale to dobrze, dobrze, dobrze. Wiadomo, im więcej kasiorki, tym lepiej, tak? No wiadomo, żebym to sobie na tą super pasternakową przerobił, czy jak to się tam nazywa, to bym miał więcej pieniążków, no ale... Już nie przesadzajmy. Na pewno sprzedaż tego pasternaku da mi... A, dobra, bo ja nie tak klikuję. Na pewno sprzedaż tego pasternaku da mi tyle pieniążków, że... Że na nasiona starczy na cały sezon. No jak starczy na nasiona, to to jest dobrze, nie? Wiadomo, reszta to tam będzie z tych czarni i z wiatraka. Po przewijaniu czasu pieniędzy, no ale... Dobra, dojadę do góry. Tak, ja już mały puszczam. Chyba coś poszło nie tak, że takie Żydy porobił. Chyba coś... Coś tam było lekko przesunięte. No, minus 1,9, dlatego, nie wiem. Coś mi tu nie pasowało. Teraz chuj. Był przesunięty i teraz takie paski. No dobra, no. Teraz to już tak musi być. A że ja tego nie widziałem wcześniej, ty.
jakoś nie zwracałem na to uwagi zbytnio. Godzina 20 będzie to bało. No dobra, niech sobie bałuje. A że ja tego wcześniej ty nie widziałem, że on jedzie bokiem. Teraz tak patrzę, kurde, jakieś paski się porobiły. Dobra, 60 800 i zobaczę, ile dostałem za ten cały zestaw. Ja myślę, że 20 tysięcy. Może 30, bo nie wiem, czy on jest po 500, czy po ile ten pasternak teraz jest. Czy po 400. No mówię, 20 tysięcy. 20 tysięcy, więcej nie przewiduję. Dobra, pierwsza łapie, ale druga nie łapie. Dobra, pierwsza łapie, a przecież ja mam super siłę. Sobie tak nasunęło. Teraz tak, pierwsza łapie, druga łapie. No i sprzedajemy ten pasternak. Zobaczymy, co to z tego da. Dawaj, 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 dawaj. 20 tysięcy zarobiłem już. 22. No 22 tysiące, no to spoko, nie? Nie ma tragedii. Znaczy to w sumie można powiedzieć, że zwrócił mi się już kombajn. Wypożyczenie. Wypożyczenie kombajnu mi się zwróciło, więc teraz sobie daleko była, to już będę na plus. Teraz będę tylko na plus. Więc to, co będę miał wykopane już... To, co jest wykopane, to już na zarobek idzie. No więc mówię, tam z tego pasternaka coś wyjdę na plus. Mówię, jeszcze ten zestaw ukopię szybko i tyle, tak. Czyli jak teraz sobie sypię te 23 tony, czy tam 25, coś koło tego, no to wtedy aż tak dużo do kopania nie będę miał na kolejny zbiornik. To wszystko gra i bucz. Tak właśnie, gra i trąbi, zespół kombi. Fajnie jakbym miał 27, nie to od razu całą tę jedną przyczepkę zasypał, no ale... To się nie uda. No dobra, 25 też jest dobrze. Dobra, stół i syp. Jakaś miniaturkę to tam, wiadomo, się płacić to zrobił, to tam miniaturka to nie jest problem. 23 minuta, no to akurat jak wykopię jeszcze te 30 ton, to będzie akurat 30 minut. Na dwie przyczepy. Więc można powiedzieć, że jest w sumie opłacalny ten pasternak, nie? No wiadomo, że jakbym to przerabiał na zupy, to jeszcze bardziej bym z tego zarobił, no ale... Tak jak już mówiłem, nie chcę. Nie chcę fabryki kolejnej stawiać. Bezsensowni. Której tak bym nie używał, bo na tej serii nie będzie ani pasternaka, ani marchwy, ani nic. Bo nie mam po prostu na to czasu. Ciebie, czas może by był, ale... Ale wtedy długość serii by się wydłużyła. A ja chcę w miarę możliwości... do końca grudnia skończyć nagrywać. Chodź Beleron, jak się uda. A jak się nie uda, no to chociaż do końca stycznia, tak? I tyle. Tutaj wapno wyrwę? A nie, to chyba tylko naokoło. To co jest do rano, tak. To co jest do rano, to sobie dobrze myślałem. Kto zakończył pracę? Nie, ten. Bigbot. Zaraz go tu wywiozę na... Tutaj, nie wiem co to jest nawet, ale tutaj go wywiozę i tyle w temacie. On sobie jeszcze będzie siał rzepak gdzieś, tylko... a rzepak na 26 jeszcze będzie, ale...
No aktualnie nie mam tego pola gotowego. A nie mogę go puścić teraz, no bo tam kosi jeszcze, tak? Więc muszę go na razie tutaj postawić. No dobra, rzędy odjechał. Ten jest pełny. No dobra, trzeba tutaj jechać szybko wysypać. No już po prostu, wiecie, ja chcę to zakończyć ten odcinek. Niech najwięcej ogarnąć na odcinku, dlatego tutaj się tepam już po prostu. Się teleportuję już. Bo zanim ja bym przyjechał tutaj, wrócił, to panie, co za długo czas. Znaczy, no widzicie, on przez te, ile, to jest te 20 minut, co tu jest odcinka, to ile on tu skosił, kawałek tylko. Bo tutaj zaczynałem odcinek, był w tym miejscu. W tym miejscu, bo gdzie tu jest, gdzie jest kursor. Okej. Okay. No więc tak to wygląda. Do przodu 2 metry i tutaj niech sobie stoi. Tutaj może stać i tutaj rzędy będzie sobie podjeżdżał. A ja muszę szybko nakopać ten zestaw i skończyć odcinek. Bym się chętnie położył. To jest 26 minuta. No więc taki głupi pasternak. No widzicie, cały odcinek mi zajął. Mówię, to akurat nie ma znaczenia, czy ja sobie kręcę w prawo, czy w lewo, tak? To tam nie ma znaczenia, to jest bez różnicy w sumie, czy ja pojadę sobie teraz w prawo, czy w lewo. Ważne, żeby było wykopane, tak? Więc to tam nie ma znaczenia. Trzy dni dopiero jest jakby pominięte. Jest jeszcze dużo, dużo, dużo przede mną do pomijania. No i tak to wygląda. 15 ton. Jeszcze jedno kółko muszę chyba zrobić. Bo dało 7 ton, tak? Tak, 7 ton dał. A tam było 25, no to 30, to 55, to będzie za mało. Dobra, muszę tak wjechać, bo już bym nie wykręcił na ten wcześniejszy przejazd. Niestety bym nie wykręcił się. Więc po prostu wolałem sobie tak wjechać i tyle. Tari ra 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 ra. Wiecie co? Nie wiem, czy wrócić tym przejazdem. Nie, to nie ma sensu. Dobra, jadę normalnie w lewo, tak jak jechałem tu. Ogólnie to powinno jeździć na tym, na psim chodzie, ale... Ale wiecie, jak to jest. Nie ma czasu i tyle. Zresztą nie ma czasu, jakoś nie lubię na tym psim chodzie jeździć tyle. Ale mam, żeby to ładnie, realnie wyglądało. Jakby się dało przypisać przychód, na przykład pod klawisz jakiś, no to wtedy tak, a tak to. Tak to wiecie. Odojdź. Dobra, 30 minut odcinka. A ja mam drugi zestaw pełny. Więc jeszcze max 5 minut odcinka i koniec, nie? No zanim ja do góry wrócę. Akurat tym rządkiem, co został niewykopany.
będzie wstydu. Tak teraz będę musiał dużo na tym sobie ogarniać terenu. ...357, czyli ten nefryt jest najgorszy. A raz tam wejdę. No i dobra, już mnie stać na to, żeby zapełnić całą przyczepę. I to mi się podoba. Nie ma lipy. Dawaj, go, 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 go. Dobra, doskładam rurę. Teraz już na pewno mnie stać, bo mam 36 ton w zbiorniku. A na przyczepie mam 25 ton, więc... Więc kolejny pełen zestaw, tak? Drugi. Resztę pasternaku sobie poza odcinkiem będę kopię. Ale dzisiaj, póki jeszcze mam wolną chatę, to na pewno pójdę sobie nagrać odcinek. Bo to jest dla mnie ważniejsze niż ogarnięcie save'a. Wiecie, ogarnięcie save'a, to mogę sobie zrobić kiedyś setak. A nagrywać mu nie mogę zbytnio tak. Dobra, Sorgo, Jondir. Jondir się wysypał? Wysypał. Z jeszcze jedną przyczepę wysypał. Jeszcze wysypie. No i dobra, pełno. No prawie pełno. Tutaj sobie klikam dalej, żeby się tutaj robiło. Ostatni wysyp, czyli 44 tysiące na ten odcinku zarobione, spoko. Chciałbym sobie odcinek 44 tysiące na flecie zarabiał. To kurczę, tam bym miał już takie maszyny. Ale flet też już się ładnie rozwija. Właśnie mi się podoba flet na sadzie, bardzo jak się rozwija już. I tam... Trzeba powiedzieć, że... Z zimy na zimę mogę sobie nowy ciągnik kupować po 150 koni. Prawda. Tak, można w sumie rzec, nie? No i dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć. I pa, pa.